where you eat. This is where you sit down and watch a movie. This is where you play a game. Co tu pan buduje, proszę pana? Ale co to będzie, Pawełek? Co to jest? Aha, dobrze. Super, super. Witam was, kochani. Okej, dobrze. Witam was, kochani, weekend, weekend po weekendzie. I won't. Nie zepsuję ci tego, jest okej. Okay. Weekend, weekend po weekendzie, witam was z tym oto panem, poniedziałek. W dzisiejszym vlogu mam dla was jeszcze weekend, zobaczycie co robiliśmy w weekend, bo tego było za długo i tak już mieliście jeden filmik na 30 minut, więc wrzucam do was teraz następny oraz powiem wam, bo jedna z was zadała mi pytanie o buntach chłopaków, czy tego po prostu nie widać, czy oni się buntują, jak przechodzą ten okres nastoletni, 13 i 15 lat, jak to wygląda. Więc o tym trochę powiem. Wiem, że w kolejce następny był poród, ale mam za dużo materiału z weekendu, żeby po prostu wcisnąć poród. Poród musi być, moje doświadczenia z porodem tutaj, jak to wszystko wygląda w Ameryce. To musi być jako ostatni filmik i będzie w tym tygodniu, a dzisiaj będzie o buntowaniu. Proszę? No! Pawełek, nie dotykam ci w ogóle twoich klocków. Ja. Tak więc, żeby nie przedłużać, zapraszam na dzisiejszego vloga. Kubuś robi yard, ale on sobie robi w tą stronę zamiast w tą. Inaczej wygląda, ale jest okej. Okay. Ale jest okej. Okay. Popatrzcie, jeszcze wczoraj, dwa dni temu, jeszcze białe, piękne białe kwiatki były na tym drzewie. Na tym drzewie, a teraz już zielone. Hejka, weekendzik! Ja jadę do Jessiki, a z Jessiką robimy live na Insta. Dzisiaj obydwie mamy poślizg. Ja myślałam, że o, nic źle na ten, to nie będę... kilo czasu mam. No ale tak, ten pan mnie obudził, Pawełek. Pawełek, daj głos. Okej. Ten pan mnie obudził koło... no tak 6 rano. No to mi się przyspało, dałam mu telefon, no to mi się przyspało. Później poza tym jeszcze musiałam parę rzeczy zrobić. Dawid poszedł do pracy od 12 do 6. James musi iść dzisiaj do pracy. Kuba coś tam, Kuba robił, o tak, Kuba robił, ścinał trawę. Później jeszcze szedł do, gdzieś do kolegi. Później przyjdzie z Jamesem, sobie zjedzą lunch, a ja na popołudnie wybywam do Jessiki. Będziemy robiły live. Mam nadzieję, że dzieci się będą fajnie bawiły. U nas fajna pogoda, bo około 30. Ale tak słoneczko troszeczkę zachodzi, więc nie jest taka parówa, jak była wczoraj. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale jeszcze w sumie nosa nie wytknęłam, bo podjechaliśmy tylko po pizzę. Wzięłam do dzieci jakieś takie zabawki do wody. Jakby mieli tam basenik, chyba mają basenik, no i tyle, no. A my będziemy próbowały robić live na moim mini na dworze, jak nie będą przeszkadzać za bardzo. Mam nadzieję, że się zapiszę, o tak powiem. Mam nadzieję, że się zapiszę, więc kto nie widział live'a, a jest na Instagramie, zapraszamy. Już zapowiadam, chociaż live jeszcze nie jest nagrany, ale teoretycznie powinien być nagrany, jak już macie to wideo. Tak więc dobra, my sobie jedziemy. Ach, jak ja nie lubię, słuchajcie, jak w lato te małe muszki właśnie tak się rozbijają o szybę. Niczym to nie idzie usunąć, trzeba delikatnie żyletką albo wiecie, nożykiem jakimś tępym, żeby to schodziło z szyby, bo
Teraz tak patrzę, chciałam wam pokazać widoki, no ale tylko te same kropki widać. Same kropki widać, no bo jest po prostu... No tu te kajaki, muszę zobaczyć, bo myśmy przyszli sobie na kajaki tu przy rzece. O, kursują łodzie na rzece Lisa. To jest właśnie taką, można sobie wziąć tour opisywaną, a tam są kajaki, tak. Są kajaki. Można sobie też wypożyczyć. Nie było wcześniej tych kajaków. Trzeba było jechać do Naperville, a widzę, że tutaj koło nas jest, to musimy sobie to wypożyczyć, bo dawno nie byliśmy na tym. Nie kajaki, co gadam? Takie rowerki wodne, o. Dawno nie byliśmy na czymś takim. Lata temu, jak jeszcze Pawełka nie było. Chyba byłam w ciąży z Kubą. Tu byliśmy jeszcze w starym, a na naszym starym domu. Jesteśmy u Jessiki, był piękny weekend, dzieciaki się bawią. Jessica Martin, jeżeli nie znacie jej kanału, to wpadajcie do niej na kanał. Właśnie miałyśmy zaplanowany live, który robiłyśmy na Instagramie, więc kto jest na Instagramie, to zapraszam również do obejrzenia tego live'a i śledzenia nas tam również. Pawełek, jak było u Lily? Było fajnie? It was really fun. No, zobacz, jaką dobrą wodę mamy. Spróbuj. No bo ty piłeś, ciocia dała ci ten smoothie. Ale zobacz, jaka to jest dobra woda. Leci? Dobra? It's really yummy. Mm. It does taste like it, but yeah, it tastes super. Okay, let's go. A my tutaj idziemy szybko do sklepiku. Dawno nie byłam w Aldi, więc idziemy sobie i was zabieramy z nami. Masz. Masz, trzymaj. I chusteczkę. Wiecie, co ten pan mi powiedział? Że on chce healthy food. Od kiedy, to nie wiem. Że on nie chce cookies. On chce mieć zdrowe rzeczy, żeby mógł zjeść. Ok, te są zdrowe precelki. Weź te precelki. Healthy. Ok, delikatnie, delikatnie. Ok. Bagel shop. Muffins. Original English muffin. Okay. Oh, Pavel, be careful. Bless you. Hold on, let me just stop on baby. Hold on.
soccer practice. Piękna pogoda, więc my idziemy do restauracji, tylko ja, James i Pawełek, bo chłopaki przez weekend byli z kolegami, Dawid również też pracował, tak więc poszliśmy sobie na sushi. Parkingi wszystkie, ale to wszystkie zabukowane. Ciężko nam było dostać jakiś parking. Ludzie wylegają na ulicę, a wieczorem to już w ogóle tutaj będzie zarąbiście. My idziemy sobie na sushi, tak więc mam nadzieję, że będzie smaczny. Dawno nie byłam. Oh my gosh, look at that. To jest jak za dużo wypijesz. Shaco is there. And it's dużo restauracji, pełno ludzi w restauracjach. Wait. Zupka miso. No, no, don't go in, don't go in. It's okay. I didn't say that. Wulkaną. W tym jest smażona. Smażone rolki są w oleju. James ma dragon roll. To jest, whatchamacallit, that's all beef hot dogs. Dobre, Pawełek? Why give me potato? Because you had wedges before, so that's why I'm giving you potato. I don't want potato. Egg! Look at the sky. Yeah, it's very small, right? Capture it up there. A kto się kąpie w bafta, babus, babu, babo? I am the soap monster. Nie pryskaj daleko, dobra, Dawid, żebym miała mniej do sprzątania. Ok? Ok, Paul and I at the park. And it's a beautiful day. Paul, you want to say hi? Hi. Muszę zamknąć szyby. Pan mi zasnął, ale się rozciepliło, a miał być tylko 21, a ja w długim rękawie, długie spodnie. Dobra, temat bunt chłopaków. Czy się buntowali, czy się buntują, jak to jest z tym buntem? Powiem tak. Ogólnie nie jest źle, ale jakoś 2 lata temu, jak Dawid miał 13 lat, chyba to było najgorzej. Już tak pyskował, już tak się rzucał, robił wszystko na złość. Odwrotnie, jak się mu coś powiedziało, to robił co innego. Teraz po prostu wie, że jeżeli będzie tak robił, no to ja już nawet nie dyskutuję. Powiem raz czy 2 razy. Po prostu zabieram telefon. Zabieram elektronikę, mówię Jamesowi, żeby wyłączył internet, dostęp do internetu i wtedy, no, wtedy jak czegoś nie zrobią, czy nie posprzątają pokoi, czy czegoś innego, no to wtedy, no, nie będą grali. W ogóle mamy taką zasadę, że jeżeli oni mają trójki jakieś, to nie mogą grać w ciągu tygodnia. No i nie grają grami w ciągu tygodnia. Tam najwyżej coś tam robią na komputerze, może coś sprawdzają coś na YouTubie, ale generalnie nie ma gier w ciągu tygodnia, jeżeli są jakieś C, czyli trójki. Jeżeli tych trójek nie ma, no to mogą sobie grać, tak?
mogą sobie grać, jak zrobią lekcje oczywiście. Zawsze jest, że mają zrobione lekcje, tak że wiecie. To, ale tak to jest z buntem szczególnie u Dawida. Teraz on jest bardziej taki, wiecie, czasami coś odpysknie, czasami coś odpyskuje, czasami coś powie nie tak, ale to mu zaraz, nie że zaraz przejdzie, ale po prostu to się hamuje, bo wie, że po prostu no... Ja też rozumiem, że każdy młody był i że tym bardziej chłopaki no, mają takie, mogą być sfrustrowani czymś i to nie jest zawsze tak idealnie. Wiadomo, nastolatkowie mają... I tu mnie, proszę Państwa, ucięło, bo przegrzał się telefon. Dokończę więc ten temat później, bo teraz jedziemy do kościoła na wydawanie obiadów, jak co miesiąc. Pawełek przyszedł, będziesz pomagał, będziesz otwierał drzwi, tak, jesteśmy w kościele, tutaj jest wejście do kościoła, w downtown tego, tu jest winda, wprawdzie tylko taki jeden poziom, ale jest, żeby zjechać na dół, właśnie tam na salę, tak, będziemy włączać, tak. Tu przy stolikach będą siedzieć starsze osoby i wszystkie, które przyjdą na obiadek. Idziemy zobaczyć, co Kuba tam przyszykowuje picie. Give it to Jacob. Where's Jacob? Let's wait for Jacob. W sumie nie udało mi się złapać Kuby, bo był zajęty, a nie chciałam również nagrywać ludzi. Może następnym razem, jak przyjdziemy, to uda mi się nakręcić Kubę, jak serwuje posiłki. Wyszłam z naszego kościółka, gdzie pomagałam. Volunteering. Robiliśmy, pomagaliśmy starszym osobom. Mają raz w miesiącu taki dinner. Dla nas też. Dzisiaj było mało jedzenia, ale dla nas uszykowali też dinner za pomaganie, także fajnie. Aren't you feeling dizzy? Kończąc, bo nie mogłam dokończyć mój telefon. Mój telefon się nagrzał i nie mogłam dokończyć. Jacob's a Gucci baby. What? Sorry. Gucci baby? Mm. Oh, this guy is coming. Oh, okay. Oh, is it one way? No, go. No. Okay. It's that one. Okay. Telefon się przegrzał, więc w ogóle nie zauważyłam, że praktycznie w drodze do, kiedy Wam opowiadałam całą historię, czy się buntują, czy się nie buntują, no, że po prostu temperatura telefonu się nagrzała i napisało, że wyłączyło telefon. A później poszliśmy, jak widzieliście, już na ten volunteering, więc teraz Wam to powiadam, będąc tutaj w domu, jak to wygląda, że Dawida taki najcięższy okres był 13-14 lat. Teraz bardziej się słucha, bo wie, że będą jakieś konsekwencje, albo odłączenie telefonu, albo internetu ogólnie, odłączenie internetu, albo zabranie telefonu. Kuba natomiast zawsze był ok, aż właśnie do tego czasu. Teraz wydaje mi się, że to jest jego taki w sumie najgorszy okres, bo więcej pyskuje, ale nie tak jak Dawid pyskował i też jest coś takiego, że bardzo jest niecierpliwy, tak samo jak Dawid i na przykład jak coś mu się powie, to kiedyś było tak, że raz można było powiedzieć, dwa i on schodził i robił, a teraz to można mówić, aż dopóki się nie odłączy, słuchajcie, internetu, więc no nie słuchają się, ale z drugiej strony, no i może to czasami widać na filmach, bo ja tego nie ukrywam, czasami może nie widać,
Czasami to właśnie to, co mi piszecie, że o, Kubuś się mało pokazuje, to jest jego taka jakaś manifestacja, no bo on nie lubi się za bardzo pokazywać, no to się nie pokazuje i za bardzo się nie udziela, no to będę, no to szanuję jego zdanie, tak? Często też uciekają od kamery, a ja ich przecież nie gonię, no bo nie chodzi o to, żeby tam pokazywać kogoś wbrew jego woli, więc no... No nie pokazują się za często. Jak mieliśmy live'y jakoś rok temu, półtora roku temu, to Dawid się pokazywał. Teraz live'ów nie ma, nie mam live'ów na YouTubie, więc siłą rzeczy raz, że się nie pokazuje, dwa, że no po prostu wyrośli już z tego. Tak więc czasami, czasami możecie widzieć ich niezadowolone miny, jeżeli tam mi gdzieś przemkną, bo widzą, że już wyciągam kijek. No i wiadomo, no jak nastolatki, no mają taki okres buntu. Czasami nawet jak się nie słuchają, to wiecie, ja ograniczę tylko właśnie do tego internetu, dosłownie na parę godzin albo na jeden dzień. Zależy, jakie przewinienie. Bo jeżeli na przykład posprzątają pokój, naprawią coś, czy tam podreperują sobie oceny, no to już ta kara jest ściągnięta z nich, że tak powiem, tak? Nie chcę też tak robić, bo ogólnie są to dobre dzieci, więc nie chcę też tak robić, żeby ich karać nie wiadomo jak. Albo okej, dostałeś złą ocenę, albo pyskowałeś, to 2 dni bez telefonu, czy 3 dni bez telefonu. Nie chcę robić takiego, wiecie, surowego, takich surowych kar, żeby nie buntowali się jeszcze więcej, a dwa, że jak ja patrzę na nich i porównuję na przykład, chociaż nie chcę porównywać, ale porównuję inne dzieciaki, to oni są okej. Mają swoje takie, o, że już muszą być buty takie, a nie takie, ciuchy takie, a nie takie, ale nie ma, wiecie, jakiegoś tam kompletnego buntu, o, że konkretnie musi być to czy to. Zawsze dadzą się, jak mówię, no ale to jest naprawdę bardzo drogie. Buty to im pozwalam drogie, no wiadomo, no wiem, że buty to jest taki standard niby wśród młodzieży teraz, ale na przykład widzę właśnie, że na przykład idziemy gdzieś do Rossa czy do TJ Maxa, oni nie zawsze muszą mieć firmowe ciuchy. Właściwie z ciuchami to jest tak, że oni mogliby mieć jakiekolwiek, tylko żeby wyglądały fajnie. Także nie patrzą na marki, jeżeli chodzi o ciuchy, ale buty, no to muszą być jakieś tam Nike Air, czy Adidas Air, czy wiecie, czy inne rzeczy. Nie znam się za bardzo. Ale jeżeli chodzi o ciuchy, to mogą być nawet fajne. Dobrze, że bluza fajnie wygląda i znajdują sobie ciuchy za 10, za 15 dolarów. To nie musi być, że o, musi być za stówkę, czy za 50 dolarów jakiś sweter, czy cokolwiek. Także ciuchy jeszcze wynajdują nawet takie dosyć przystępne. Widzę, że widzą tą walutę pieniężną też, że widzą, że pomimo Dawid zarabia, ale Kuba nie, ale dostaje tam jakieś kieszonkowe, nieregularnie, chociaż no w zasadzie mogliby, ale nie dostaje regularnie, dostaje jakoś tam, wiecie, jak tam skosi trawę, czy tu coś zrobi, czy dodatkowo popilnuje Pawełka zamiast godziny, czy tam 2 dziennie, to popilnuje go z 3-4 godziny, bo potrzebujemy coś zrobić, no to dam mu tam trochę jakieś tam kieszonkowe 20 dolarów. Ale ogólnie widzę, że widzą i o to mi najbardziej chodzi, że widzą, to nie jest tak, że o, muszą kupić sobie to, a oni muszą tylko to, a tylko to zjedzą, a tylko w to się ubiorą. Widzę, że często, jak czasami nawet patrzą, no to pomimo, że Dawid lubi strasznie buty, Kuba przy nim zaczął tak właśnie patrzeć na te wszystkie, że buty to jest standard. Buty 300 dolarów dadzą za buty, ale buty muszą być porządne. To widzę, że mimo wszystko to Dawid mówi, a trochę dużo, tam 150, albo dobra, to tego nie kupię, dobra, mama, pójdę do TJ Maxa albo do Rossa, to wybiorę sobie tańsze koszulki. I wiele razy wybierają rzeczy, które są niefirmowe, ale po prostu muszą się fajnie koordynować. Na przykład góra z dołem i ogólnie. Tak, żeby to miało, wiecie, żeby to fajnie wyglądało. Także widzę, że mają jakieś te pojęcie pieniądza. Najgorszy ten okres wydaje mi się, że mamy za sobą, no ale nigdy nie wiadomo. Dzieciaki dorastają, wchodzą w różne towarzystwa, więc no wiadomo, trzeba zawsze tego jakoś pilnować, pytać się o kolegów, koleżanki czy tam kogokolwiek.
patrzeć, jak to z kim się tam zadają. No, także ogólnie bym powiedziała, że ten bunt jest właśnie taki na tej zasadzie, że nie nagrywaj mnie mama, no to mnie nie nagrywaj, ja tego nie robię, bo nie zawsze im się to podoba, bo po prostu są teraz w takim wieku. Czasami też trzeba im, tak jak mówię, poprzypominać, dwa razy powiedzieć, chodź, zejdź na dół, zrób to, zrób tamto, wynieś śmieci. Mają coś takiego, że po prostu, no niektóre dzieci już może wiedzą, że o, mają zrobić to, może mają zrobić tamto. Oni się ciągle między sobą przepierają. Ogólnie jako bracia się zachowują dobrze do siebie, ale przepierają w sensie, o nie, ty wyrzuć śmieci, ty wyrzuć śmieci, ty wyrzuć śmieci. Więc nie ma takiego jakby grafiku, że o, dzisiaj wynosi Dawid, dzisiaj Kuba. Ja nie mam na to czasu, ja zawsze mówię, ok, kto to ostatni wynosił, proszę to zrobić teraz. No i generalnie to robią, no, trzeba dwa razy przypomnieć, bo wiadomo, krzyknie się, wynieś śmieci, to jest zaraz, słowo zaraz. No ale ogólnie nie mogę narzekać, pilnują Pawełka też, to nie jest tak, że nie. Czasami Dawid mi powie, że on się od swojego brata nie prosił, ale siedzi i go pilnuje. Tata, mama mówi, że to jest brat, macie się nim zająć co najmniej godzinę każdy, żebym ja sobie odpoczęła po pracy albo szykowała obiad. No i oni po prostu to wiedzą, to jest dla nich normalne. Czasami nie chcą wyjść z nim na dwór, no bo to wiadomo, to jest dodatkowe jakieś tam zajmowanie się nim, chociaż sąsiedzi też wychodzą z mniejszymi braćmi, więc no wtedy to najpierw nie chcą, a później zobaczą, że o, sąsiad gra w koszykówkę, mali się, Pawełek z sąsiadami się bawi małymi w swoim wieku, gdzieś tam obok Kuby i czy tam Dawida, zależy kto się nim zajmuje i naprawdę nie jest to aż takie złe. Więc no nie mogę narzekać ogólnie. Z tym okresem buntu to wydaje mi się, że było dużo, dużo, dużo gorzej, przynajmniej z Dawidem, bo on miał taki czas, zanim jeszcze zaczęłam nagrywać, dokładnie 2 lata temu, chwilkę przed pandemią, że on naprawdę, jak on się wydzierał czasami w domu, to głowa mała. No, czasami miał dużą buzię, ale to mu się tak troszeczkę upiłowało, że tak powiem. Także, no. Także to by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam wyjaśniłam na ten temat tego buntu. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie je pod tym vlogiem. Co Wam największą trudność sprawia w wychowaniu? No i myślę, że to trzeba po prostu też przetrwać, tak? Wpajać jakieś tam zasady, reguły. No oni w ogóle teraz mają taki okres też, że o, najchętniej to by nie chcieli iść do kościoła. I to mówię wiecie, ja nie muszę Wam tego mówić, no ale mają taki okres, że chodzą na tą religię, bo mama wypycha i tata, ale najchętniej to by nie chcieli, woleliby sobie pograć w gry. Ja myślę, że trzeba być wyrozumiałym z nastolatkami. Ja widzę teraz po Pawełku, może gdybym nie miała Pawełka, to też by było inaczej. Ja widzę, że jemu się dużo łatwiej mu uchodzi na sucho, aniżeli chłopakom, jak byli w jego wieku. Więc myśmy byli dużo ostrzejsi do chłopaków. No a teraz tak, aby, nie wiem, może człowiek mądrzejszy, może spokojniejszy trochę. Tak żeśmy spasowali i też trzeba, to nie mówię, że to jest bezstresowe wychowanie, bo absolutnie nie, ale no jest na pewno Pawełkowi się więcej udaje niż chłopakom. Dlatego też nie chcę ich tak piłować, wiecie, bo ogólnie no nie są złe dzieci. Nie są złe dzieci, oceny dobre w miarę przynoszą, Dawidowi się tam zdarzy 3 tu czy tam, ale to ja znam dziewczynki, co strasznie słabo się uczyły w szkole i nie mówię, że są idealni, ale nie są też źli. Tak więc dajcie mi znać, jak to jest u Was z tym wychowywaniem młodzieży dla tych, którzy macie dzieciaki w wieku nastoletnim. No i ja się z Wami zobaczę już za kolejne parę dni. Dzięki bardzo. Bye. O! Nie zapomnijcie subskrybować kanału.